Dobra, witam wszystkich, z tej strony Pan Bartosz. I co, w dzisiejszym odcinku będziemy sobie siali. Jak można widać, nagrywam to drugi raz. Już sobie tutaj zapełniłem. Nawet zacząłem siać. O, tutaj. Tylko, że miał być plan, że będzie uprawowo-siewny agregat, ale po prostu to się nie na... Ten ciągnik za słabo, to za wolno to szło. Jak tutaj mamy już posprężynowane, potalerzowane, no to powiedzmy, że teoretycznie możemy zasiać i samym siewnikiem. Proces napełniania wam niestety nie pokażę, bo siewnik jest pełniutki. No ale co, zaczynamy siać. Zaczynamy siać, ale na polu, a nie tu. Siejemy rzepak. Czekajcie, sobie przejadę tu. Zaraz zobaczycie, jak to teraz bez kultywatora idzie, to w miarę szybko. Z kultywatorem po prostu ten siewnik ma razem z nim duże wymaganie. Trochę też muszę zmienić wymagania kultywatora, to wtedy będzie ok. I to szło, ale to szło strasznie mizernie. W porównaniu do teraz, no to... Czekajcie, przejadę sobie tu, bo chcę dokończyć ten pasek właśnie. Zasiejemy sobie dzisiaj dwa pola. Pewnie część pierwszego, czyli tego na normalnym odcinku, a resztę pewnie na speedplayu sobie dokończymy. I też, co chciałem jeszcze powiedzieć, co ja robię? Co jeszcze chciałem powiedzieć, że zostawcie suba, oczywiście, łapkę. Zauważyłem, że się o to nie upominam. Jakoś dziwnie. Muszę się właśnie zacząć. Właśnie zostawcie suba, łapkę. Oczywiście w górę. I co? Powiedzmy może, że 50 łapek w następnym odcinku coś dla was wydam. Ogólnie szykuję, znaczy może nie gruby, znaczy spory dla was. Sporą paczkę modyfikacji, można tak powiedzieć, związanych z daną pracą na roli. Kto śledzi fanpage'a, ten może trochę rozkminić, o co chodzi. Już jedna maszyna tutaj jest z tego, ale co, to się domyślajcie. Jak myślicie, jaki to może... Znaczy to nie będzie paczka, bo będę wydawał pojedyncze mody, ale powstanie z tego taki mały pak. Nie wiem, na ile go tam wam wydam. Już dwie maszyny mam, jeszcze potrzebne mi... dwie mi potrzebne są. Więc możecie sobie ogarnąć, o co chodzi. Chociaż nie wiem, czy nie będzie odcinka u Pumy, jak to nagrywam z jedną z tych maszyn. No ale to się zobaczy. No patrzcie, jak teraz to ładnie idzie. Tu już mamy, czekajcie, ile tu będzie? 3 minuty, a mamy zasiane. Już mamy raz koło, czyli myślę, że w ciągu odcinka 20 minut to jakieś 7-8 razy przejadę. Do tego, że już potem, wiecie, będzie to się zmniejszało. Za każdym razem musimy mniej przejechać. Też w następnym odcinku, już po siewach, będziemy sobie orać i będziemy kupować nowy pług do MTZ-a. Możecie zgadywać co. Będę kupował ruskie. Właśnie może zróbmy ankietę. Kupujemy ruski pług czy jakąś obrotówkę. Tylko wiadomo, że obrotówka mniejsza, ruski by był większy. Ja bym chyba szczerze wolał ruskie te pługi, bo to zemsta Stalina, ale wytrzymała ta zemsta. Jest. Zobaczymy, co tam się kupi. Ich będę chciał wyorać tutaj te całe pastwisko. Znaczy pastwisko, ten cały nieużytek. Dlatego, że na razie tego nie użytkuję, a zasieję sobie to trawo. Jako zwykłe, a nie z takimi krzakami. Wszystko się zaora. Co jeszcze? Właśnie dlatego sobie tutaj tam właśnie sobie wyoram, zasieję trawo.
I wtedy już zostaną takie prace typowo, takie co się robi już po sezonie, czy tam sprzedaż jakichś plonów, jakieś kupno nawozów, na to też mam fajny odcinek, ale już bym wolał to zrobić na innej mapce, chociaż myślę, że jeszcze niestety na tej, jeszcze oczywiście nawozy zostaną. Trzeba kupić jakiś rozsiewacz. Dużo nabytków w tym sezonie, no bo musimy mieć jakoś tam podstawowo, wiecie, farmę. Wiem, że powinno się podnosić, ale dobra. Tutaj ruska moc, ruski traktor, to i po rusku robimy. Pozdrawiam wszystkich, którzy to kojarzą, ogólnie taki podobny zestaw. Też MT-82, tylko trochę inny z wyglądu. Też bardzo mi się podoba kanał. Możecie zgadywać, o jaki kanał mi chodzi, do czego ja tutaj właśnie, czym jest inspiracja, ten MTZ, siewnik i tak dalej. A jeszcze jak dojdzie tur, to już wtedy każdy się kapnie, kto ogląda tego pana. Czekajcie, zobaczymy, ile jeszcze mamy w zbiorniku. Nawet nie zeszło 100 kg. To w sumie rzepak, to wiecie, powoli schodzi. Chyba się nie opuściło, właśnie. Rzepaczysko to powoli. Wiem, że mógłbym się 60, ale patrzcie, że to by nie miało najmniejszego sensu, bo bym musiał po prostu przepinać po nasypaniu Big Baga. Przepinać z powrotem. Powrotem przepinać maszyny, a tak to sobie MTZ trochę porobi. Trzeba mu trochę motogodzin dać, chociaż teraz 60 zaniedbuje. No tylko z turem współpracuję, ale to dobrze, chociaż sobie odpocznie. Tyle hektarów, no to trzeba obrobić to czymś. Tak byśmy zakatowali tę 60, później by się je pomalowało farbą amelinową i by się sprzedało na Oliksie jako nowo. Też myślę o jakimś ciągniczku do nawozów, do właśnie takich lekkich prac, jak jakieś wapno, nie wapno. Zobaczycie, o co mi chodzi niebawem. Może 30, a może T25? Zgadujcie, który z tych. Jeszcze, znaczy w sumie jeszcze sam nie wiem. Pewnie będzie jakaś ankieta, które przerobić. Mam 30 już teoretycznie jedna jest, ale ona. No, ja bym wolał zrobić swoją. Znaczy, zrobić, przekonwertować. Nawet jedna jest taka, która mi się podoba. Taka nowa, i pewnie zgodę do autora bym dostał. W sensie od autora do 17. Wiecie bardzo dobrze, o kogo mi chodzi. Tak? 30 od polskiej 30. No, niestety, on moduł do 19 nie robi oprócz Bizona. Ja właśnie się chcę rozkręcić dla was z tymi modami. Już brony w ostatnim odcinku wydałem. W następnym odcinku coś kolejnego dla was wydam. Będę się starał teraz wydawać te mody, bo tak jak patrzę na te, które są, 60 pod Zetora podstawiona. Chociaż wiecie, każdy tak na początku robił, też tak robiłem, ale wydałem chyba tylko jednego moda, tak przerobionego, podstawionego. Nie, dwa mody wydałem, przepraszam. Bardzo autosankę, ale za zgodą autorów, oczywiście autora do 17, tak? Tego samego co wcześniej. I Ursusa 60 podstawiono jakoś beznadziejnie za coś tam innego. No a teraz nie podstawiam. Teraz konwertuję. Nawet mi się raz zdarzyło programować, ale na własny użytek. Od zera, wtedy model. Wszystko moje, ale to już inna bajka. Ja modelować tak za bardzo. Może coś tam przerobić to umiem, ale także od zera to nie mam po prostu na to cierpliwości. To nie moja bajka. Też wiele osób pyta się, gdzie ze mną kontakt można. Kontakt można ze mną nawiązać na fanpage'u na Facebooku. Pan Bartosz, można pisać. Ja będę odpisywał tam. Też ostatnio pod pewnym odcinkiem pewien
osobnik chciał ode mnie numer telefonu. Ludzie, zrozumcie, ja wam numeru nie dam. To jest tutaj 1500 osób. No, mam nadzieję, że już jest. Jeszcze nie ma, jak nagrywam. Ale jak pewnie oglądacie, jak wy to oglądacie, to już pewnie jest. No to 1500 osób. Jeżeli bym podał numer i na przykład 30 by sobie do mnie dzwoniło, to ja bym z tym telefonem, wiecie, no, co ja bym sobie mógł zrobić z tym telefonem, by był bez sensu wtedy. Dlatego na fanpage'u można pisać tylko tak o mody. Możesz pisać, jeżeli masz jakiś kanał na YouTubie, taki trochę rozwinięty, a nie trzy filmy na krzyż, trzy filmy na krzyż, pięć widzów, to wtedy nie pisz, bo ja już tak raz dałem takiej osobie, a później żałowałem. Jeszcze ta osoba, no zresztą nie będę rozciągał starych spraw, tam trzeba wybaczać, nie? Też, jak widzieliście, mam na testach Inkę od prezesa Ziaro, pewnie też prezes Ziaro, czy prezes Ziaro, nie wiem jak to się zmienia. Pewnie też na tej serii ja wykorzystam z raz. Czekajcie, już patrzcie, zagadałem się, już tutaj ładny kawałek zasiałem. No, się wyjdą akurat spoko. Tak, co jeszcze? Możecie zadawać pytania na następny odcinek. Też będę odpowiadał. Mogę to na początku powiedzieć, ale dobra. Można by było jakieś Q&A zrobić. Miało być Q&A na 400 słów, nie było. Czy będzie Q&A na 1500? Pewnie nie. Będę odpowiadał pewnie na odcinkach. Jeżeli chcecie jakieś pytania, no to zadawajcie. Też coś jeszcze miałem do powiedzenia, czy nie? Belarus raczej będzie wydany. Miał nie być wydany z powodu bugów w kół, ale że udało mi się to naprawić, no to pewnie będzie. 60 też będzie, tylko szczerze wam powiem, że w ściągnikach to czekam na skrypty, bo nie chcę wydawać takich, jak są, ale pewnie będę zmuszony do tego, bo już czuję, że prędko skrypty nie wyjdą. MTZ 60 też, Sipma pewnie też, przyczepa raczej nie, chociaż z tego nie jestem pewien. Przyczepa nie, bo to jest taki, wiecie, tak zwany konwert na szybko, aby działało. To jest tylko mi potrzebne tutaj na serię. I to też pewnie długo nie będę i trzymał, tylko zmienię później na jakoś większe przyczepy do wożenia balotów. Co jeszcze? Nie wiem, jakiś jeszcze tutaj temat można by było ruszyć. Ja mam pierwszy tydzień ferii, już mi zleciał. Znaczy, no jeszcze nie, bo nagrywam to w czwartek, ale wy to oglądacie w piątek, no to już prawie tydzień zleciał. Nie, wy tego nie oglądacie w piątek. Wy to oglądacie w sobotę. To jutro pierwszy tydzień ferii. Wy to oglądacie w sobotę, no tak. Muszę sobie jeszcze nagrać z dwa odcinki, bo wyjeżdżam do rodziny. Znaczy do rodziny, na ten... na ferie, tylko jeszcze nie wiem na ile, pewnie na jakieś 3-4 dni i muszę sobie dla was zapas nagrać, więc też jak jeszcze nie nagrałem, ale będę nagrywał zapewne w piątek albo w sobotę, dlatego jeżeli coś będę na następnych odcinkach mówił niekompatybilnego z tym co się działo, to przepraszam, bo właśnie nagrywam do przodu, będę nagrywał. Dzisiaj jeszcze wleci prezentacja, znaczy wczoraj wam wleciała, zobaczmy, jeszcze nie nagrałem, a wy już obejrzeliście. Wleciała wam prezentacja pewnie pewnego modu, chociaż jeszcze jestem, nie jestem jeszcze pewien. Jak wy to oglądacie, to jak wy to widzieliście, no to możecie ocenić, jak się maszyna podoba. A jak nie, to czekajcie, bo będzie maszyna, której jeszcze nie było do 19. Pierwszej to jest od razu Polska. Znaczy do 19 chyba nie.
Czy tam jakieś były edity oryginalnych, ale to się nie liczy. Tak zagmatwanie mówię. To już się i tak większość domyśliła, o co mi chodzi. O ile nie widzieliście. Mamy 15 minut. Jej. Czemu to się... A, podniosło się akurat. 15 minut. Czyli jeszcze... Z 10 zwykłego gadania. Potem speedplay. Zasieję sobie dzisiaj wszystkie pola, a resztę sobie zrobimy... Znaczy, zasieję. No właśnie, zasieję sobie... Trochę już bez sensu gadam. Zasieję sobie wszystkie pola dzisiaj na speedplayu, potem resztę. A co? Tak się zastanawiam, co w następnym odcinku zrobimy. Ale ja już mam pomysł. Jeszcze trzeba właśnie te trawy, nie trawy pozasiewać. To będzie tutaj nam rosło, a my będziemy tam presować. Też trzeba... Czekajcie. Mamy 28 tysięcy. Więc myślę, że na drugi pług nam starczy. I na rozsiewacz pewnie trzeba będzie jakiś kupić. A później to się zobaczy. Nie chcę też planować, bo jak kiedyś planowałem bardzo, to nigdy nie wychodziło. Teraz ogólnie zmieniłem trochę taktykę nagrywania, bo nagrywam sobie jeden odcinek. Nie nagrywam po prostu na zapas 5 odcinków, tylko nagrywam na następny dzień. Ej, nie, serio, nie opuściłem. Jak to się zrobiło? Lol. Trochę mi kierownica szwankuje. Też zbieram na kamerę, jakby ktoś chciał mnie wspomóc. Zbieram jeszcze nawet nie wiem jako, ale już zacząłem zbierać. Pewnie kamerę, chyba że mi się odmieni, kupię sobie za to mikrofon. Ale nie, raczej kamerka. Kamera. O Jezu. Dobra. Sobie już tutaj zasiejemy. O, 60 FPS-ów niemożliwe. 60 FPS-ów jest, jak się nie patrzy nigdzie. Łoż, lol, nie wierzę. Patrzcie na gospodarę, 20. Patrzcie tam, 60. I no też 40. Ogólnie to nie wina... Znaczy nie wiem, w sumie może być wina mapki. Ale też na oryginalnych tak mam, więc już komputer nie domaga. Jakbym wyłączył cienie, bym miał pewnie stałe 60, ale bez cieni to się lipnie gra. Ten MTZ trochę taką ma lipną zwrotność, tak zauważyłem. Że niby on... Nie wiem w sumie co. Patrzcie. Nie no, skręca w miarę dużo. Też możecie pisać jakieś propozycje na konwerty modów. Właśnie tak sobie uświadomiłem, że możecie pisać tylko żadnych cyklopów i tak dalej. W to ja się nie pakuję, bo to skrypty. Skrypty, skrypcioszki. A ja w skrypty się nie bawię. Właśnie trzeba kogoś znaleźć, kto by skrypty robił. Wtedy było więcej... Znaczy, jakby zrobił ktoś IC albo Toggle Animation Pads, to było fajnie. Właśnie Ziaro coś tam ogarnia, ale się okaże, co z tego wyjdzie. Bo on tam właśnie bardziej w tych skryptach niż ja. Znaczy, nawet jak ogarnie, to nie wiem, czy mi da. Się okaże. Czy ogarnie, a jak ogarnie, to da. Mam nadzieję. Nie przygarnął takie Toggle Parts. Patrzcie, jakby to rozwinęło tutaj teraz te mody moje wszystkie. Już ja mam na Interactive Panel to tam 60 tyle pomysłów. Albo nawet na ten dodatkowe konfiguracje. Bym też się nie pożalił, bo mam sporo pomysłów, a co z tego, jak skryptów nie ma. Żebym ja umiał pisać, no to wiecie, to zaraz by było, ale...
Co, już mamy teraz 19 albo 18 minutę, nie wiem dokładnie. To co, może dodamy hashtagę jak zwykle? To dzisiaj piszemy, kto, znaczy to hashtag, nie hashtag po prostu, napis w komentarzu. To teraz tak, kto napisze w komentarzu, ostatnio było Polska Moc, wcześniej było Majster nie kartuj go tyle, to dzisiaj piszemy Siew Au, jak Szmitek. No, Siew Au. I kto tak napisze, dostanie serducho, jak zwykle. Teraz tak, co by tutaj jeszcze powiedzieć? W Belarusie nic nie grzebałem jeszcze. 60 jedynie była robiona. Troszkę poza odcinkami. Znaczy od poprzedniego nagrywania też nie była nic robiona. Bo to wczoraj nagrywałem i nic tam się nie zmieniło w niej. Właśnie robię teraz inne mody. Chcę dla was powydawać Jarmet wydany wczoraj. Jak wy to oglądacie, to przedwczoraj. Znaczy on był wydany wcześniej, ale tak oficjalne wydanie dzisiaj nastąpiło. Sobie przysiadłem to, bo ogólnie zapomniałem, że on jest niewydany. Zapomniałem, że on jest tylko u Pumy, dany link do niego. I się poprawiłem. No i co, pierwsze pole zaraz ogarniemy, już na drugie to... Czekajcie, on się je, czy nie? No oczywiście, że nie. Już na drugie pole to pojadę sobie na speedplayu. Też muszę iść się napić, bo aż mi od tego gadania w gardle zaschło. I co? To ja się będę z wami powoli żegnał. Znaczy powoli żegnał. Zapraszam was na speedplaya. Więc tak. Zostawcie suba, jeżeli jeszcze nie daliście. Łapkę w górę, jeżeli jeszcze nie daliście. No i komentarz możecie napisać, nawet jak już jeden daliście. Tak śmiesznie trochę. A co, ja was zapraszam na speedplaya. Tango, czas zacząć.
dziewczyny. A one do mnie uśmiechały się. Brunetki, blondynki, rude czy szatynki. Nigdy nie widziałem, którą wybrać chcę. Brunetki czarujące, zniewalające, a i rude kocice zakręcą w głowie nam. Blondynki jak zawsze uśmiechem wabią swym. A ja się kocham w loczkach, sprężynki wiodą prym. Kręcone loczki, niebieskie piękne oczka. Figura jak marzenie, w uśmiechu słońca blask. To właśnie jej szukałem, się w końcu doczekałem. I teraz już do rana zaśpiewam sobie tak. Kręcone loczki, niebieskie piękne oczka. Figura jak marzenie, w uśmiechu słońca blask. To właśnie jej szukałem, się w końcu doczekałem. Sam, bo...